Dzisiaj mam okazję spotkać się z Sokę Mariuszem Błaszkiewiczem, samurajem z 50-letnim doświadczeniem, który ma mega mocne ręce, ale także mega dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Mistrzu, 50 lat na macie to sporo doświadczeń, sporo ciekawych historii, 50 pół wieku kroczenia drogą samuraja. Ale powiedz nam, czym jest droga współczesnego samuraja? Jak ona dzisiaj wygląda? Droga współczesnego samuraja nie różni się od drogi tego sprzed 1000 lat. Cały czas mamy jakieś zadania, samuraj ma służyć. My też jesteśmy służącymi i służymy swojej ojczyźnie, swoim dzieciom, swojej żonie, ale służący to jest samuraj dlatego, że on służy, by bronić, by ochraniać. Podobnie w życiu rodzinnym, w biznesie też chronimy swoje firmy, swoje mienie. Czym powinien być współczesny samuraj? No, powinien być przede wszystkim uczciwy, lojalny, honorowy. Powinien chronić też innych. Jeśli widzi, że się dzieje jakaś krzywda czy coś, to powinien zawsze stanąć przeciwko złu. W ich obronie. Dobrze wiem, że od wielu lat pomagasz kształtować się młodym jednostkom, uczysz, wychowujesz ludzi. A teraz powiedz mi, jak możemy nakierować właśnie tych młode jednostki, aby podążały tą drogą honoru, drogą wojownika, drogą samuraja? Jak ich możemy zachęcić, jak możemy pomóc rodzicom? Ja nie wybieram ucznia, tylko uczeń wybiera mnie. Jeśli rodzic przedstawi nauczyciela, że to jest bardzo dobry nauczyciel, będzie dobrze o nim mówił, to ja pomogę rodzicowi. Ja dziecko nauczę dyscypliny, szacunku nie tylko do mnie, ale i do swoich rodziców, i do kolegów, i do innych. Nie używamy swojej siły tak, żeby się popisywać. Nawet przeciwnika w sportowej walce, jeśli pokonamy, to oddajemy mu szacunek. I co przede wszystkim, na macie jest duża przyjaźń. Dzieci zdobywają gibkość, sprawność, zdrowie, umiejętności rzutów, padów, uderzeń, dźwigni. Zatem, jak sami słyszycie, trenowanie sportu walki to nie tylko wspaniała przygoda, która uczy szacunku i dyscypliny, ale to także umiejętności, które mogą uratować życie. Co jest tak ważne w dzisiejszych czasach? Młodych zapraszamy na treningi, a my trenerzy widzimy się w macie. Tak.